Cześć moi drodzy. Mój ostatni materiał o kablach okazał się dość kontrowersyjny. Nie taką miałem ideę, ale wyszło jak wyszło, ale postanowiłem wam wyjaśnić swój punkt widzenia. Jakby mój punkt widzenia jest taki, że nie staram się tłumaczyć wszystkiego dokładnie. Nie mam na to czasu. Poniekąd możecie się poczuć, powiedzmy, obrażeni i tak dalej. Możecie, dlaczego nie? W tym materiale o kablach skupiłem się na kablach typu Lightning i na różnicach między kablami. I to jest jakby clue tego materiału. Nie obchodzą mnie kable USB-C, micro USB-C, mini USB-C lub jakiekolwiek inne kable, w których nic więcej nie ma oprócz, powiedzmy, metalu i plastiku. Natomiast w kablach Lightning, w pomyśle Apple, na te kable jest coś jeszcze. I jest tam kawałek elektroniki, która jest właśnie całym kłopotem tych kabli. Szczególnie kabli Baseus, czy jakkolwiek będziecie je nazywali. Ja mówię Baseus. To jest mój kanał, moje podejście i niektórych rzeczy nie chce mi się mówić poprawnie. Po prostu tak mam. Jestem uparty, głupi i stary, więc musicie po prostu niektóre rzeczy zaakceptować, oglądać albo nie. Więc wracając do Baseusa, tutaj zastosowana elektronika w tych kablach nie jest najwyższej jakości. Jeżeli lubicie swoje urządzenia i cenicie swoje pieniądze, to po prostu kupujcie odpowiednie kable lepszej jakości niż te, które są popularne i polecane. Te kable nie mają certyfikatu MFI. Wielu z was bardzo mocno się piekliło o to, że o, Apple coś tam. No taki jest fakt. Apple robi to, co robi, żeby pieniądz z tego. I robią to dobrze, nadzwyczaj dobrze. W końcu są jedną z najwyżej wycenianych spółek na świecie, więc jakby no, robią to dobrze po prostu. Ich polityka, ich marketing jest jaka jest. Jeżeli to wam się nie podoba, to niestety ja nie jestem adresatem tych, powiedzmy, komentarzy, uwag i tak dalej, bo co ja mogę? Nic nie mogę. Jeżeli chcecie, żeby Apple zmienił swoje podejście, to musicie lobbować u swoich polityków. Wiecie, każdy gdzieś mieszka, ma w kręgu swojego, powiedzmy, terenu polityków takiej albo innej partii, to do nich trzeba uderzać i im zmęcić cztery litery, żeby oni w Parlamencie Europejskim dalej smęcili i przepchnęli odpowiednie prawo, które będzie coś wymagało. I jakby to tak działa polityka. Wszędzie wszystko zależne jest od polityki. Wasze komentarze nic nie zmienią i spływają po wszystkich. A ja prezentując te kable, te kilka kabli, trzy czy tam pięć, jednego rozebrałem, chciałem wam wskazać, że jest coś takiego jak elektronika w kablu, bo jak widać mało kto o tym wie. W kablu Lightning, nie w kablu micro USB. Kable micro USB to ich parametry, tak jak już wielu z was pisało, bo prawo ma jest dość podstawowym prawem, no można łatwo zweryfikować. Można zmierzyć rezystancję linii, żył takiego kabla i mniej więcej wiadomo, z czym mamy do czynienia. W kablach Lightning się to komplikuje, bo jedyną cechą wspólną kabla Lightning jest to, bez końcówki Lightning. To ma powinowactwo ze wszystkimi kablami na rynku i to jest jakby cecha wspólna. Tutaj można się odnieść do każdego kabla, natomiast przy kablu Lightning właśnie jest ta upierniczona końcówka. Widzicie, ja ją rozupałem, zostały cztery linie. Te cztery linie, te cztery żyły, plus, minus, D plus, D minus, czyli linie sygnałowe USB, to tutaj się kończą tak naprawdę różnice z popularnymi kablami na rynku. Micro USB, USB-C, to jest część wspólna, to można zmierzyć. Do tego odnosi się większość waszych komentarzy. Natomiast przy kablu Lightning mamy właśnie wymysł Apple, ten wiecie, amazing i tak dalej, nie? Czyli coś, co robi różnicę. A dokładnie poniżej są elementy elektroniczne, których w zwykłych kablach nie ma. W tym kablu Lightning jest coś więcej i to więcej właśnie powoduje najwięcej problemów. Apple, certyfikując kable innych producentów, wymaga, żeby one były odpowiedniej jakości. Nie tylko chodzi o elektronikę, ale i o wykonanie kabla. Bardzo często podnosicie zarzut, że o, oryginalne kable się pękają, tam nie wiem, oploty pękają po miesiącu, ja używam i zajeżdżam wszystkie kable. Wiecie, jakby taki argument to jest błąd poznawczy i to nie jest argument w dyskusji, choć jest to pewnego rodzaju fakt. Ja tych kabli używam trochę i mi się to nie zdarza, więc to jest argument, że tak nie jest. No nie, to nie jest argument. Tak czy siak, Apple certyfikując kable wymaga wielu rzeczy od producenta kabli i nie tylko chodzi o elektronikę, która jest użyta w tym kablu.
tą elektronikę, będziecie mogli zobaczyć tutaj zestawienie kabli. W wielu miejscach takie testy były robione, ja tylko chciałem wskazać wam, że jest różnica i jakby tyle. I że kable Baseus, nieważne jak się to wymawia, bo to nie jest jakby najważniejszy punkt programu, przez swoją popularność mogą wam zrobić dużo złego, bo zastosowana elektronika po prostu nie jest najwyższych lotów. I to ta elektronika jest problemem. Nie żyły, nie to, że kabel dostarcza tyle i tyle prądu i tak dalej, tylko że przenosząc taką ilość prądu, kiedy elektronika zawiedzie, może wam zrobić po prostu kuku. I to jest problem. No jeżeli wy tego nie rozumiecie, no ja was nie będę jakby na siłę zmuszał do tego, żebyście porzucili swoje ulubione marki i nagle zaczęli kupować oryginalne kable, bo oryginalne kable to nie jest jedyny kabel na rynku. W sensie, wiecie, oryginalny kabel od Apple, który wygląda tak, to jest oryginał akurat. Mam tu podróbkę, taką typowo podróbkę, widzicie. Są dwa przewody i one już na oko wyglądają inaczej, bo są różnice chociażby w grubości takiego przewodu. Nawet kolorem się to trochę różni i tak dalej. Fake. Oryginał. Nie jest istotne, żeby kupować oryginalny kabel od Apple. Są różni autoryzowani producenci. Możecie kupić kabel przecież zupełnie odmienny, na przykład typu sznurowadło, który wszystkie parametry ma właściwe, a jest od kogoś innego. Możecie tam się kłócić, poruszać kwestię taką, że ja nie będę nabijał kabzy Apple'owi i tak dalej. No cóż, możecie nie kupować w ogóle Apple'a, problem z głowy tak naprawdę, ale jeżeli już idziecie w Apple, w ten ekosystem albo w te urządzenia, no to jakby to chyba nie powinno być problemem, że korzystacie z jakichś tam powiedzmy polecanych akcesorii, które Apple certyfikuje. Życie. Nie musicie kupować tego, czy tamtego i tak dalej, ale jakby wylewanie swoich żali, pretensji na mnie, no jakby nie jestem autorem tego wszystkiego. Wskazałem wam, że problem jest, a wskazałem go w swój sposób, który jest, jaki jest. Ja powiedzmy nie muszę się wszystkim podobać, nie jestem tutaj o tego, żeby mnie lubić, hołdować, uważać, że jestem alfą i omegą i tak dalej. A ja jestem starym dziadem, ramolem, który ma swoje przekonania, które czasami są niewłaściwe, to jest fakt. Poglądy też się zmienia z wiekiem, dostrzega się więcej rzeczy, inne rzeczy są też priorytetami w życiu. Więc jakby ja nie będę wam na siłę wciskał czegoś. Wskazałem tylko, że Baseus nie jest najlepszym produktem. I żeby jeszcze tutaj coś wam pokazać do tego, że ten produkt jest po prostu lipny, to patrzcie, to jest oryginalna karta gwarancyjna Baseusa. I co jest tutaj przy kablach? 3 miesiące gwarancji. Skoro sam producent w swojej karcie pisze o 3 miesiącach gwarancji, no to nie świadczy najlepiej o producencie tak naprawdę. I to tyle, co mam do powiedzenia w kwestii Baseusa, Baseusa, podstawy, tak? To nie powinna być podstawa. Powinniście bardziej krytycznie podchodzić do swoich wyborów. W końcu to wasze pieniądze powinny być cenne dla was samych. I jakby oszczędność na takim kabelku może się źle skończyć. Może. Nie musi. To nie jest powiedziane, że każdemu te kable nawalą i tak dalej, ale jakby ich popularność sprawia, że warto podyskutować o rzeczach popularnych, bo to, co się pojawia bardzo często gdzieś tam na ustach ludzi, nie zawsze jest tak, jak się wydaje. Chociażby słynny kazus Swappy, które było bardzo reklamowane, więc powinno być zajebiste. A jakie było? No właśnie, i tutaj jest jakby pies pogrzebany, że czasami warto więcej mieć spojrzenia krytycznego. Podnosiliście też kwestię tego śmiesznego chińskiego device'a. Jest kolejna rzecz, to, że ja czegoś nie tłumaczę i wy tego nie rozumiecie, no to jest problem, ale to jakby nie daje wam prawa, żeby wylewać swoją frustrację z powodu braku zrozumienia niektórych rzeczy gdzieś tam powiedzmy w internetach. Jakby ja tu nie jestem od tego, żeby tłumaczyć wszystkie zagadnienia, co już mówiłem. Tylko niektóre. Idąc do tego, no ten testerek jakby producent się przykłada. Mówimy o konkretnie. To jest MCU Sky YG616. I tutaj producent przykłada się do dbania o różne rzeczy związane z weryfikacją kabli. Widzicie YG616 Lightning Reader. To tak naprawdę nie jest tester, tylko czytnik tych informacji, które znajdują się w końcówce Lightning. Jakby Apple i inni producenci wypuszczając na rynek różne kable, te certyfikowane i te mniej certyfikowane, mają układy producentów, powiedzmy uznanych na rynku, na przykład Texas Instruments i NXP. I te układy mają swoje sygnatury. Chińczycy produkując zamienniki i tak dalej, łamiąc w jakiś sposób protokół, powiedzmy, no to jest w cudzysłowie nazwane protokół Lightning, bo taki protokół nie istnieje, ale rozwiązania Apple kopiują te
sygnatury do innych układów, które zwykle to bywa, są tanie, więc jakby to się robi po taniości tak naprawdę. Oczywiście są producenci, chociażby Anker, Blitzwolf i tak dalej, którzy produkują też kable odpowiedniej jakości i to widać, rozwiązania przez nich zastosowane tylko odrobinę odbiegają od tego, co Apple sugeruje. Na przykład zamiast czterowarstwowego laminatu PCB w tej małej płytce jest trzywarstwowy laminat, podczas gdy takie toporne zamienniki są tworzone na laminatach jedno-dwuwarstwowych i to wszystko tak naprawdę. Więc ta różnica jest. Tranzystory umieszczone na laminacie PCB zapewniają dużo niższy przepływ prądu płynący przez taki tranzystor, a w oryginale jakby tranzystor kosztuje więcej i zapewnia lepsze parametry pracy przy czas przełączania i tak dalej. No te różnice są i MFI jakby gwarantuje to wszystko i wymaga od producenta, żeby te rzeczy były spełniane. Brak certyfikatu, tak jak tutaj w tych kablach, które kupiłem, bo ja nie wiem, po prostu kupiłem kable Baseus, polecacie Baseusa, mówicie sprawdź Baseusa, kupuję trzy kable Baseusa, dwa jakieś tam dostaję, sprawdzam i was dupy pieką. O Jezu, bo coś tam, bo certyfikat. No właśnie jakby idea certyfikatu jest trochę szersza. Testerek, ten testerek weryfikuje skutecznie, powiedzmy, sygnatury certyfikatu i to się pokrywa. W zasadzie cokolwiek bym wziął do ręki, rozłupał, tam się okaże, że jak coś odbiega od, powiedzmy, wskazania tego procentowego, tego score ratingu, czy tam punktowego i tak dalej, jak zwał, tak zwał, no to jest lipa i tam wszystko poniżej właśnie mniej więcej 98%, no jest gorzej po prostu wykonane i to widać. W przypadku Baseusa niektóre kable albo nie zwracają nic, albo jakieś bzdury i tak dalej, więc to po prostu widać po rozebraniu tego kabla. Jeżeli wy tego nie rozumiecie, to mam nadzieję, że to moje wyjaśnienie chociaż rzuci trochę światła i zrozumiecie, że Apple, będąc takim, wiecie, amazing, dosłownie wpierdolił tam kawałek elektroniki, żeby czesać kasę, albo żeby dbać o własne interesy, poniekąd interesy użytkowników, ale one nie zawsze są jakby zbieżne z polityką czy interesem firmy, która sprzedaje te rozwiązania. No tak po prostu jest, koniec, kropka. Chcecie z tym polemizować, to już mówiłem, do polityków się wybierzcie i tam lobbujcie. To może na przykład Unia Europejska w roli tam Parlamentu Europejskiego przychyli się do tego i pokaże Apple, macie stosować USB-C albo wypad z rynku europejskiego. I takie coś może coś zmienić, ale jakby to od tego właśnie zależy, a nie ode mnie. Ja wam mogę pokazać tylko, że takie coś jest, że jest elektronika Lightning w kablu i jeżeli ta elektronika jest słaba, niecertyfikowana, to może być problem i ten problem się pojawia. W końcu jakby serwis naprawia te urządzenia, więc coś się dzieje na rzeczy. Nie rozumiecie elektroniki? Okej. No to możecie się zainteresować i poczytać, jak jest zbudowana płytka PCB laminatu, z którego powstają obwody elektroniczne i wtedy zobaczycie, że są różnice i że Chińczyk potrafi wyprodukować zajebiste rzeczy, ale i nędzne rzeczy. Jakby trudno to zweryfikować. Przecież nie będziecie rozbierali kabli, sprawdzali pod mikroskopem, co tam siedzi, bo to jest kłopotliwe. Dlatego ja używam tego. To jest po prostu szybkie. Ja też jestem leniem, mi się wielu rzeczy nie chce robić, więc cyk, cyk, podłączam, działa. Jak dostałem ten programator, czytnik, sygnatur, to mówię, no ale co on czyta? No to wziąłem, kupiłem ileś tam kabli. W sumie przez moje ręce w pierwszym tygodniu czy miesiącu użytkowania tego urządzenia przewinęło się 60 kabli. I zaczęliśmy pruć te kable. Oryginały, zamienniki, jakieś tam, nie wiem, totalne fejki, certyfikowane, niecertyfikowane i sprawdzać, co tam jest. No i właśnie okazało się to, co się okazało, że ten score rating pokrywa się z niskiej jakości elementami użytymi do, powiedzmy, udawania urządzenia, akcesoria i tak dalej, bo ta elektronika tkwi we wszystkim, co ma Lightning. W słuchawkach, w akcesoriach typu porty szeregowe i cokolwiek tam innego, adapterkach, jack audio, tam też jest to samo, tam też są te elementy. Niska jakość tych elementów powoduje masę problemów i to jakby było przesłanie tamtego materiału. Sorry, że się rozgadałem, bo ględzę długo, a wasz czas jest bardzo cenny. Przepraszam, że tak długo to trwało i przepraszam, że wielu widzów doznało palpitacji odbytu, bo Apple stosuje elektronikę w kablu Lightning. Wow! Trzymajcie się. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Co złego, to nie ja, a co naprawdę złego, to ja. Do zobaczenia.